Witajcie kochani, dzisiaj w takim króciusieńkim filmie chciałam zwrócić Waszą uwagę na rośliny, które w tym roku akurat nie wymarzły, ale które mogą Wam wymarzać, takie mniej odporne na przymrozki. Kiedyś usuwałam. Ja mam tu bardzo dużo piwoni i pokusiłam się też o zakup sporej ilości piwoni drzewiastych, czyli takich niby krzewów, chociaż dla mnie to są jakieś półkrzewy. I ta piwonia, którą widzicie w tej chwili, ona mi wymarzła w zeszłym roku. Ona wymarzła i kilka innych również. I ja popełniłam ten błąd, że usunęłam, tak, pospieszyłam się, usunęłam bodajże 2 lata temu dwie piwonie, a tę zostawiłam, tak, więc wy też nie spieszcie się. Ona w zeszłym roku nie wybiła, w ogóle nie odbiła, natomiast w tym roku, po tej zimie, która teoretycznie była zimą surową, ale była zakrywą śnieżną, czyli taką zimą, która najmniej szkodzi roślinom, jak widzicie, wybiła i no, ma jej się na życie. Jest sporo takich, tego typu roślin. To są na przykład wrzosy. Wrzosy też potrafią na wiosnę wyglądać tak, jakby już z nich miało nic nie być. I warto tym wrzosom dać szansę ich nie usuwać, bo też usuwałam, bo nikt mi nie powiedział, że wrzosy te kilkanaście, czy na kilkanaście, do 20 lat temu, jak sadziłam wrzosy, kilka prób takich podejmowałam. One po zimowli wyglądały takie suchary, nie? Zresztą w tym roku też mam takie. I usuwałam i kupowałam nowe, aż któregoś roku, jest o tym film chyba o wrzosach, mam film i też tam wspominałam, któregoś roku je zostawiłam. Po prostu powiedziałam, a niech tam będą, usunę je jesienią. I one odbiły latem, tak? Jak tylko dostały takie warunki odpowiednie, to odbiły. Podobnie jak ta piwonia, której się ma na życie. Mam tu jeszcze jedną taką piwonię, która w ogóle przez hrabiego chyba została przycięta dosyć nisko. No ale też wybiła z jednego badyla w tym roku. I mam takie klematisy, przejdę do nich, Wam pokażę. To są klematisy botaniczne. Te klematisy troszkę inaczej rosną niż te klematisy ozdobne. O, tu Wam przeniosę się. Nie wiem, jak to ustawić, żeby było dobrze, żeby mi się nie trzęsło. To jest taki klematis typowo ozdobny. Taka odmiana, która wypuszcza z korzeni, tak? Ona wypuszcza zarówno na starych pędach, węzłach, jak i jeżeli ją przytniecie do ziemi, odmłodzicie, to ona wypuszcza z korzeni. Ale te botaniczne zazwyczaj kwitną dopiero w górnej części. Najczęściej budują taki bardzo zdrewniały, dosyć gruby łodygę, jak Wam to nazwać prawidłowo. No wiecie, o co chodzi, tak? Gołą i dopiero w górnej części wypuszczają liście i kwiaty. One już powinny kwitnąć, bo one praktycznie to zazwyczaj kwitły właśnie w kwietniu. I przejdziemy teraz do takiego klematisa, którego mój mąż wyciął zeszłej wiosny. W zeszłym roku wiosną, nie wiem co, chyba chciał odmłodzić, bo mu się nie podobały te gołe badyle. I je przyciął i one w zeszłym roku w ogóle nie wybiły, tak? Natomiast wybiły w tym roku i zaraz Wam to pokażę. Ja tam podejdę i pokażę Wam palcem. Te gołe badyle są tutaj, one mają taki fajny przekrój gwiazdkowy, tak jak anysz, nie? Taką budowę, chyba to widać na tym filmie. I ten klematis w tym roku wybił. Tu ma nawet pączki kwiatowe i wybił z korzenia ciut dalej. To są jego liście, to co mam w ręce, bo to jest dzwonek brzoskwinolistny, to jest ten, to jest rozesłana, właśnie spróbuję ją urwać. Także szczególnie jeżeli macie takie rośliny, które no nie kosztują 5 zł czy nawet 15 zł, takie stare odmiany, które no, chcielibyście zachować, no to dajcie szansę. Mimo że on, ten klematis nie wybił w ogóle w zeszłym roku, no nie wykopałam go, tak, bo mogłam go wykopać i po prostu zapomnieć, ale zostawiłam go i mówię, a noż widelec, no i rzeczywiście dał radę, wybił nie dość, że z tych badyli suchych,
to jeszcze wybił z korzeni. Jeszcze raz podejdę i pokażę to, co z korzeni, bo to jest ciut dalej. O, tu wybił z korzeni. To, ta część zielona. Też ma tu pączki kwiatowe. To są takie dzwoneczki nierozwinięte. One się nie rozkładają tak w pełni, nie otwierają jak te klematysy ozdobne, tylko są takie w formie dzwonkowej. Ten akurat jest różowy. Tam przy folii też został uszkodzony w tym roku. Taki jeszcze starszy miał, znaczy on się wyłamał po prostu przy tych pracach związanych z wymianą dachu. Zostały dwa takie cieńsze pędy i na tych pędach no coś tam się rozwija, chociaż zostały znacznie od góry skrócone. Tamten to mi kwitł na taki ciemny fiolet i kwitł tylko i wyłącznie pod folią. No jest szansa, że w tym roku zakwitnie i na zewnątrz. No dobrze, także pamiętajcie, i lawenda też jest taką rośliną. Lawenda, jeżeli wam się wydaje, że przemarzła, obetnijcie ją przy ziemi i zostawcie, tak? Zostawcie i poczekajcie. Wykopać zawsze zdążycie kupić nową roślinę. Możecie, jeżeli wam zależy, kupić nową, posadzić obok, a ta prawdopodobnie wybije. Oto buziaki i do jutra, papa. Pa.